kolumna, na której czele idzie orkiestra wojskowa z Bytomia, którą prowadzi chorąży sztabowy Paweł Szczot, dociera przed tobą. Za orkiestrą wojskową idzie potet sztandarowej jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Potem kompania honorowa jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Za kompanią poczty sztandarowej, organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich, ochotniczych straży pożarnych, uczelni, szkół i innych środowisk. W sposób oficjalny rozpoczniemy dzisiejszą uroczystość. Dowódcę jednostki wojskowej komandosów z Lublińca reprezentuje pułkownik Wojciech Danisiewicz. Dowódcą uroczystości jest oficer jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Dowódcą kompanii honorowej jest oficer jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Pododziały na moją komendę. Basoś! Równaj, prawo. Masoś, na prawo. Patrz. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości major Wronka melduje pododdziały na uroczystej zbiórce z okazji 75. rocznicy bitwy pod Mokrą. Czołem, panie majorze. Czołem, panie Przeglądu kompanii honorowej dokonał Wojciech Danisiewicz, reprezentujący dowódcę jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Pułkownik Wojciech Danisiewicz. Przedpełnik przybył bieg pokoju. Bieg pokoju. Bieg pokoju. Młodzież przekaże znicz kombatantowi. Panu Władysławowi Lubasiowi. I teraz, drodzy państwo, nastąpi bardzo ważna uroczystość zapalenia symbolicznego znicza pokoju. Jakąż to ma wymowę? 75 lat
od wybuchu jednej z najkrwawszych wojen w historii ludzkości. Niech ten znicz pokoju przypomina, że pokój, podobnie jak wolność, jest wartością nie daną na zawsze, a za danych. To parafraza oczywiście słów Jana Pawła II. Pasos! Potem flagowy, flagę państwową, wody! Podniesienia flagi dokonał poczet sztandarowy jednostki wojskowej komandosów z Lublic. Panie Marszałku, panowie oficerowie Wojska Polskiego, państwo parlamentarzyści, drodzy księża, kombatanci, dostojni goście, mieszkańcy Mokrej, droga młodzieży, szanowni zebrani. Już niespełna za parem godzin minie 75 lat, jak w godzinach nocnych 4. Dywizja Pancerna Niemieckich Sił Zbrojnych przekroczyła granicę Polski, dokonując agresji, by zniszczyć naród polski i zagarnąć nasze polskie ziemie. Ale już po kilkunastu kilometrach niemieccy agresorzy natrafili na bardzo silny opór, jaki im stawiła stacjonująca na naszej ziemi wołyńska brygada kawalerii pod dowództwem pułkownika Juliana Filipowicza. Druga wojna światowa, wydarzenie odległe w czasie, a jednak wciąż żywe. Żywe w pamięci pokolenia, które było jej uczestnikiem i świadkiem. Żywe również dla nas, którzy te straszne dni znamy jedynie z opowieści ojców i dziadków oraz lekcji historii. Gromadzimy się na tym miejscu, przy pomniku bohaterów bitwy pod Mokrą, na ziemi zbroczonej krwią, aby sprawować ofiarę eucharystyczną w intencji naszej ojczyzny i za poległych żołnierzy oraz cywilów. Tę mszę świętą odprawiam jako mszę świętą za ojczyznę, za naszą ojczyznę Polskę, abyśmy mieli te przyszłe pokolenia, które wpatrzone we wzór, który dali nam żołnierze na tej ziemi, ziemi kłobuckiej, abyśmy mieli taką młodzież oddającą własne życie za ojczyznę. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus przyszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Drogie siostry i drodzy bracia, szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystej mszy świętej, z racji na jubileusz 75. rocznicy bitwy pod Mokrą. Zanim odczytam słowa Jego Ekscelencji księdza biskupa polowego Józefa Gustka, pozwolę sobie na krótką refleksję na temat ojczyzny, patriotyzmu, naszego miejsca w Europie i świecie.
mądrość grecka, prawo rzymskie i miłość chrześcijańska są określane jako trzy filary Europy. I wystarczy, że zabraknie jednego z nich, albo zostanie zaciemniony, rozumiany na swój własny sposób. Wówczas niektórzy roszczą sobie do tego, aby być jedynymi na tym świecie. I tak było przed 75 lat. Jeden człowiek, jeden naród, a wszyscy inni to podludzie. Została zachwiana harmonia mądrości greckiej, prawa rzymskiego, a o miłości chrześcijańskiej w ogóle zapomniano. I wówczas my, jako ten naród, który tego doświadczył, musieliśmy pokazać, że jednak opieramy nasz system wartości na trzech filarach europejskich. Z jednej strony można powiedzieć, że Europa nas nie chciała, bo przecież być może tej bitwy sprzed 75 lat nie było. Nie byłoby tej bitwy. Czekaliśmy. Przelewaliśmy tutaj naszą polską krew. I teraz, kiedy obchodzimy kolejny jubileusz, kolejną rocznicę, to mimo smutnych wydarzeń, widząc grupy rekonstrukcyjne, serce się raduje. Bo przecież większość z tych ludzi wojny w ogóle nie widziała. Być może słyszała o działaniach na świecie. I w tym momencie należałoby powiedzieć, że pamiętamy o naszej tożsamości. Bo naród, który zapomina własnej przeszłości, traci też tożsamość. Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy bronili naszej ojczyzny i to jest wpisane w nasze serce. Zwłaszcza, kiedy stajemy na tej ziemi zbroczonej krwią polskiego żołnierza. Z racji na liczne obowiązki, podobnie jak ksiądz arcybiskup archidiecezji częstochowskiej, ksiądz biskup nie mógł przybyć, ale skierował do nas następujące słowa. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 75. rocznicy Bitwy pod Mokrą i wybuchu II wojny światowej na ziemi kłobuckiej. Nie mogąc osobiście wziąć udziału w tym wydarzeniu, pragnę zapewnić o modlitewnej pamięci i przekazać słowa duchowej jedności. Dziś chylimy czoło przed polskimi żołnierzami, którzy wsławili się walką o ojczyznę. Niech zatem uroczystości rocznicowe będą wyrazem hołdu złożonego męstwu niezłomnym synom Polski. Życzę wszystkim tej dumy narodowej, szlachetnej nadziei i wielkiego zapału, jakim przepełnieni byli nasi poprzednicy w służbie dla wolnej i niepodległej Polski. Cieszę się, że dzięki rekonstrukcji historycznej, będącej jednym z elementów rocznicowych obchodów, kolejnemu pokoleniu zostanie przypomniany heroizm i odwaga polskiego żołnierza. Dziękuję organizatorom, władzom samorządowej i całej lokalnej społeczności za pielęgnowanie patriotycznej spuścizny. Obejmuję modlitwą uczestników obchodów 75. rocznicy Bitwy pod Mokrą i wybuchu II wojny światowej na ziemi kłobuckiej. Wszystkim serdecznie pozdrawiam oraz serca błogosławię. Z wyrazami szacunku ksiądz biskup polowy Józef Guzdy. Thank you.
Panie starosto, panie wójcie, wielmożny księże proboszczu, dostojni weterani kombatanci, obrońcy Polski, państwo parlamentarzyści, panie, panowie oficerowie, szanowni państwo. Zebraliśmy się tutaj w przeddzień 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w przeddzień 75. rocznicy bitwy pod Mokrą. I pamiętamy oczywiście o tym kontekście rocznicowym. Pamiętamy o tym, jakie tragiczne skutki miała również dla Polski II wojna światowa, jakie wnioski wypływają dla nas, żeby walczyć o utrzymanie pokoju. Ale, jak to wielokrotnie tu już było podkreślane dzisiaj, przyjechaliśmy tu dla pamięci o polskich żołnierzach. Przyjechaliśmy tutaj, żeby pamiętać o obrońcach Polski, o tych żołnierzach, którzy tutaj spełniali swój żołnierski obowiązek. I spełnili ten obowiązek dobrze. I tą pamięć jesteśmy im winni zawsze. Tej pamięci wymaga od nas przede wszystkim przyzwoitość. Żyjemy w dziwnych czasach, bo oto mówi się coraz częściej, cytuję, o lekcji wrześniowej, o lekcji polskiego września. I mówi się, a mówią to różni bardzo mądrzy publicyści o tym, że Polska miała wtedy wybór, że Polska mogła pójść na ugodę z Hitlerem. Ale zdrowy rozsądek, zwykła wiedza historyczna każe odrzucać te dość dziwaczne stwierdzenia. Bo przecież każdy wie, że jeżeli z jednej strony mamy państwo, które chce pokoju, chce się normalnie rozwijać, a z drugiej strony mamy tyrana i agresora, który dąży do zajęcia pół Europy, to nie wystarczy, że jedna strona chce pokoju. Do pokoju potrzebne są dwie strony, a wtedy to Polska chciała pokoju, ale nasi sąsiedzi tego pokoju nie chcieli. I jeżeli dzisiaj pojawiają się odważnie, publicznie i bez reakcji takie głosy, to jest to policzek dla nas Polaków i również dla tych, którzy za Polskę zginęli w II wojnie światowej. I na takie głosy powinniśmy reagować, bo to są głosy oparte na kłamstwie i to są głosy, które obrażają polską tradycję i które obrażają tych żołnierzy, którzy między innymi tutaj przelewali krew za Polskę. Jeżeli z września 1939 roku wypływają jakieś lekcje, to są to dwie lekcje. Pierwsza lekcja jest właśnie taka, że z tyranem się nie rozmawia, bo z tyranem można tylko walczyć, albo z tyranem można zgodzić się, żeby być niewolnikiem. I taki właśnie wybór mieli Polacy w roku 1939. Jestem dumny z tego, że polskie państwo i polski naród tak właśnie wtedy Hitlerowi odpowiedzieli. Jeżeli wypływa z tego jakaś druga lekcja, to jest to lekcja taka, że nie zawsze można liczyć na swoich sojuszników, że zawsze trzeba bardziej liczyć na siebie, na swoje siły, swoją doktrynę obronną, swoje wojsko i swoich żołnierzy. I to są te dwie lekcje, które wypływają na nas z września 1939 roku. Jesteśmy tutaj i możemy być dumni, że tu jesteśmy, możemy być dumni z tego miejsca, ponieważ tu polska armia, polscy żołnierze odnieśli zwycięstwo. Tutaj żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii, wspierani przez elementy 30. Dywizji Piechoty, Kresowej Brygady Kawalerii oraz pociąg pancerny Śmiały, zatrzymali na cały dzień elitarną niemiecką jednostkę pancerną, szpicę Blitzkriegu, 4. Dywizję Pancerną. Tu odnieśliśmy zwycięstwo. I dobrze, że tu jesteśmy, bo lepiej czcić zwycięskie bitwy, lepiej pamiętać o tych przede wszystkim zwycięskich dla naszego wspólnego dobra. Cześć i chwała bohaterom. Panie wojewodo, panie wójcie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą uroczystość. Rokrocznie przybywam tu, ale dla mnie szczególnie dzisiejszy dzień jest ważny. Może już ostatni w moim życiu. Chciałem panu w imieniu kombatantów polskich podziękować, panie wójcie, za wielki trud, który pan rokrocznie czyni na rzecz upamiętnienia polskiego czynu zbrojnego. To jest
to jest właśnie to, że nas jest coraz mniej. Już odchodzimy czwórkami na wieczną wartę. Ale to, że Pan tutaj na tę uroczystość sprowadza młodych żołnierzy Wojska Polskiego, drużyny harcerskie, organizacje młodzieżowe. I to jest przekaz historii. Kiedy my odejdziemy, to tutaj te pomniki i te uroczystości będą upamiętniały, że walczyliśmy o wolną i niepodległą Polskę. Szanowni zebrani, dla mnie to jest nie w przeddzień, a jest właśnie 75. rocznica, kiedy w szkole w Kłobucku w obecności dyrektora szkoły Haremzy i naszego druha Krupskiego składaliśmy drugą przysięgę harcerską, że jeżeli wybuchnie wojna, każdy z nas jest gotów poświęcić swoje życie w obronie ojczyzny. I tak się stało, że następnego dnia już wybuchła wojna. 13. drużyna harcerska imienia Zawiszy Czarnego koło stacji Kłobucko na takiej drodze od strony zachodniej zdążyliśmy wykopać dół. Nieduży, bo taki metrowy. Bo widzieliśmy, że już wojska niemieckie się zbliżają. I wtedy, proszę Państwa, faszyną to ułożyliśmy. Kiedy do stacji podjeżdżał motocykl z przyczepą, z karabinem maszynowym, Niemcy się oglądali na prawo i na lewo. I w tym momencie nie zwrócili uwagi, że większa kupka faszyny to jest dół. Wpadli do tego dołu, a nasi żołnierze z nasypu z torów kolejowych 3 strzały i 3 trupy. Nigdy tego nie zapomnę, bo właśnie 75 lat temu, ja miałem wtedy 12 lat. I proszę Państwa, i ta przysięga mnie obowiązała dalej, bo 4 lata później, właśnie niedaleko stąd, koło Gidel i koło Dąbrowy Zielonej w województwie śląskim była wielka bitwa partyzancka, w którym brałem udział. Batalion Las, dowodzony przez leśników, przedwojennych oficerów Wojska Polskiego, liczący 480 żołnierzy, stawił czoła, tak jak 5 lat wcześniej, tutaj pod Mokrą czołgą i samolotem niemieckim. Niemcy użyli lekkie czołgi i samochody pancerne i 2 samoloty, tak zwane sztorchy obserwacyjne, które ostrzeliwały nas z broni maszynowej. I proszę Państwa, i właśnie za parę dni, bo w sobotę, 6 września, będzie 70. rocznica tej bitwy, w której zginęło 13 moich kolegów. Najmłodszy, który poległ, to miał 17 lat. Ja za tą bitwę dostałem Krzyż Walecznych. Nasz batalion, który liczył 480 żołnierzy, dzisiaj żyje nas zaledwie 5. Niestety, z tych 5 3 jest bardzo ciężko chorych i nie mogli przybyć na te uroczystości i nie wiem, czy w sobotę będą również w cielętnikach, w cielętnikowskich lasach. Ale to, że my tutaj jesteśmy, że tutaj upamiętniamy tą bitwę, do której jestem zobowiązany jako mieszkaniec tej ziemi przed wojną, kiedy w Kłobucku, w Zagórzu, mój ojciec był dyrektorem Szkoły Leśnej i Centrum Wyszkolenia Wojskowego Leśników, bo był również oficerem Wojska Polskiego. Proszę Państwa, i wtedy ten duch młodego człowieka, młodego harcerza, to pęczniał, że jeżeli wojna wybuchnie, to każdy z nas jest gotów poświęcić swoje życie. I dzisiaj, na tej uroczystości, obok kombatantów, jest Wojsko Polskie, z którego jesteśmy dumni. Są policjanci, jest straż pożarna, są kombatanci z pocztami sztandarowymi i są harcerze. I chciałem dzisiaj przy tej okazji złożyć cześć Wojsku Polskiemu i policji, straży ogniowej i innym służbom mundurowym. Natomiast harcerzom czuwaj! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Śląska
i ziemi kłobuckiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W przededniu 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej stajemy do apelu. Na polu chwały Wołyńskiej Brygady Kawalerii, by przywołać pamięć córek i synów narodu polskiego, którzy ofiarą krwi i życia poświadczyli, jak cenne jest prawo do wolności i niepodległości. Wzywam żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, którzy pierwsi stawiali czoła hitlerowskiej nawale w dniu 1 września 1939 roku na zachodniej granicy państwa i oddali życie w obronie ojczyzny. Stańcie do apelu. Wołam żołnierzy z oddziałów Wołyńskiej Brygady Kawalerii, którzy w 1939 roku stanęli do walki w obronie naszej ojczyzny i polegli pod Mokrą. Przywołuję do nas żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, 2 Pułku Strzelców Konnych, 2 Dywizjonu Artylerii Konnej, 11 Batalionu 43 Pułku Piechoty, 4 Batalionu 84 Pułku Strzelców Poleskich, 52 Pociągu Pancernego Piłsudski, 53 Pociągu Pancernego Śmiały, 2 21 Dywizjonu Pancernego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, którzy oddali życie na szlaku bojowym w Mokrej, Ostrowach, Kamieńsku, Woli Cyrusowej, Dębie Wielkiej, Cygankach, Choszczówce, Garwolinie, Łysobykach, Baranowie, Krasnobrodzie, Lubartowie, Rejowcu, Uchaniu, Zamościu, Suchowoli oraz Jacku. Stańcie do apelu. Do was wołam żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii, zgrupowani w szwadronach zapasowych, którzy polegliście na rubieżach wschodnich Rzeczypospolitej w walce z sowieckim najeźdźcą. Przywołuję do nas żołnierzy 12 Pułku Ułanów w Zamościu, 19 Pułku Ułanów we Włodzimierzu Wołyńskim, 21 Pułku Ułanów w Łódzku, 2 Pułku Strzelców Konnych w Frubieszowie oraz 2 Dywizjonu Artylerii Konnej w Zamościu. Wzywam żołnierzy Szwadronu Marszowego 12 Pułku Ułanów Podolskich, którzy walcząc w składzie 10 Brygady Kawalerii polegli w bojach o Lwów. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii uwięzionych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Przywołuję pułkowników Andrzeja Kuczkę, dowódcę 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz Józefa Pętkowskiego, dowódcę 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, którzy zostali zamordowani w Lesie Katyńskim i Twerze. Stańcie do apelu.
Wołam żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, którzy podjęli dalszą walkę i polegli na frontach II wojny światowej. Przywołuję żołnierzy brygady, którzy walczyli w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Narodowych Siłach Zbrojnych, batalionach chłopskich oraz innych formacjach polskiego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu. Wołam żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, a szczególnie 12 Pułku Ułanów Podolskich i 2 Dywizjonu Artylerii Konnej, którzy oddali życie za wolność ojczyzny, walcząc w II Korpusie Polskim pod dowództwem generała Władysława Andersa. Wzywam bohaterów bitwy o Monte Cassino, którzy zwieńczyli zwycięstwo, zatykając proporzec 12 Pułku Ułanów Podolskich na ruinach klasztoru. Stańcie do apelu. Do was wołam żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii, a szczególnie 2 Dywizjonu Artylerii Konnej, 21 Dywizjonu Pancernego oraz 53 Pociągu Pancernego Śmiały, którzy w szeregach 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka walczyliście na ziemi francuskiej, holenderskiej, belgijskiej oraz niemieckiej i tam oddaliście życie za ojczyznę. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii kontynuujących po zakończeniu II wojny światowej walkę z sowieckim okupantem i jego komunistycznymi sprzymierzeńcami. Przywołuję walczących w szeregach konspiracyjnego Wojska Polskiego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj oraz Narodowych Siłach Zbrojnych. Wołam rodaków noszących gorzkie, lecz dumne miano żołnierzy wyklętych, którzy oddali życie w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa. Stańcie do apelu. Do was zwracam się potomni. Nie zapomnijcie o żołnierzach Wołyńskiej Brygady Kawalerii, poległych w walce o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Stańcie do apelu. Padają komendy. Postawy honorowej. Ładuj! Salwą! Marcz! Ładuj! Salwą! Marcz! Ładuj! Salwą! Marcz! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Przez pierwszy! Broń!
sarkaz kolorowy oddała jednostka wojskowa Komendorów. Gmina Miedźno, gospodarze uroczystości, wójt Andrzej Szczytny, sołtys wsi Mokra, Henryk Lizury, przewodniczący Rady Gminy Leszek Iwasz. Złożenia wiązanych kwiatów i więcej.